witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić Wam dwie miodarki z serii Minimaline. Miodarkę czteroplastrową o średnicy 600 mm z napędem ręcznym oraz miodarkę czteroplastrową diagonalną o średnicy 600 mm z napędem elektrycznym. Obie miodarki dedykowane są dla małych pasiek lub dla pszczelarzy hobbystów. W obu miodarkach bęben wykonany jest z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Dno zbiornika wykonane jest w konstrukcji stożkowej, co ułatwia odprowadzenie miodu do zaworu plastikowego o średnicy 6/4 cala. Łączenie dna miodarki z bębnem wykonano za pomocą felcu, co zdecydowanie poprawia jej estetykę i funkcjonalność. Do wyboru mamy dwa rodzaje napędu. Napęd ręczny z hamulcem, doskonale sprawdzający się w warunkach pasiek wędrownych, gdzie nie ma dostępu do elektryczności, oraz napęd elektryczny zasilany napięciem z sieci 230 V. Zaletą tego napędu jest również to, że może on być zastosowany do wszystkich miodarek ręcznych Fi500, Fi600 zakupionych w firmie Wisoń i w bardzo prosty sposób, odkręcając dosłownie dwie śruby, możemy zastosować ten napęd elektryczny do miodarki ręcznej. Kontrola pracy miodarki odbywa się w bardzo prosty i łatwy sposób, potencjometrem obrotowym, dzięki któremu zwiększamy i zmniejszamy obroty kosza miodarki. W odpowiedzi na sygnały z rynku firma Wisoń oddaje w ręce pszczelarzy pierwszą miodarkę, której konstrukcja kosza umożliwia tak szybkie wyciągnięcie go z bębna, co ułatwia utrzymanie w czystości wszystkich elementów. Jak widzicie, do wykonania tej czynności nie użyłem żadnych narzędzi. Miodarki z serii Minimaline dostarczane są w zestawie do samodzielnego montażu.